Sprawdźmy, ile to jest 3 czwarte odjąć 5 ósmych. Mamy tu narysowane 3 czwarte. Ten poziomy pasek to całość i widać, że podzielony jest na 4 równe części. I 3 z nich są zakolorowane na zielono, czyli te zakolorowane reprezentują 3 czwarte z całości. A ten dolny pasek to kolejna całość, taka sama długa, ale podzielona na 8 równych części. I 5 z nich jest zaznaczona. Czyli fiolet reprezentuje 5 ósmych. I chcemy od 3 czwartych, od tego zielonego zakolorowania, odjąć 5 ósmych. Jak to zrobić? Jeżeli się przyjrzeliście, to już to widzicie. Zawsze, kiedy odejmujemy ułamki, wolimy, żeby miały one równe mianowniki. Żeby to były tylko czwarte, albo tylko ósme, albo szesnaste, albo cokolwiek innego. Pomyślmy o wspólnym mianowniku. Dobry wspólny mianownik to wspólna wielokrotność tych dwóch mianowników. I najlepiej, jeżeli jest to również najmniejsza wspólna wielokrotność. Można to zrobić na wiele sposobów. Ja lubię taki, że biorę większy mianownik 8 i zapisuję jego wielokrotności, aż trafię również na wielokrotność czwórki, podzielną przez 4 bez reszty. Tutaj już przy ósemce widzimy, że jest ona podzielna przez 4, również dzieli się przez samą siebie, czyli 8 jest najmniejszą wspólną wielokrotnością czwórki i ósemki. Czyli możemy przekształcić obydwa te ułamki na ósme. 3 czwarte możemy zapisać jako 8, i od tego odejmujemy 5 ósmych. Nie musimy już przekształcać, bo tu mamy już 8. 3 czwarte, ile to ósmych? Jeden ze sposobów jest taki. Mam w mianowniku czwórkę, a chcę mieć dwa razy tyle równych części. Mnożę ich liczbę razy 2, czyli będę miał również dwa razy więcej części zaznaczonych na zielono. 3 razy 2 to 6, czyli 3 czwarte to to samo co 6 ósmych. Widać to też na rysunku. Jeżeli będziemy mieli dwa razy więcej równych części, tu mamy wszystko w czwartych, a chcę zamienić na dwa razy więcej równych części, żeby były ósme. I tak zrobimy. Dzielimy tę część, dzielimy tę część, dzielimy tę część i dzielimy tę część. Przeszliśmy z czwartych na ósme. Mamy teraz 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 równych części. I widać, że zaznaczonych jest 6 z nich. 3 czwarte to to samo co 6 ósmych. Możemy teraz wykonać odejmowanie. Mamy 6 ósmych i chcemy odjąć od nich 5 ósmych. Zabieramy z nich 1, 2, 3, 4, 5. Tych 5 zabranych odpowiada pięciu fioletowym tutaj. Zabieramy 1, 2, 3, 4, 5. Patrzymy na zielone, zaczęliśmy z sześcioma, zabraliśmy z nich pięć. Te pięć, które odpowiadają pięciu fioletowym, i co zostało? Została jedna ósma. Równa się jedna ósma. Widać to też na liczbach. Jeżeli mamy czegoś sześć, w tym przypadku sześć ósmych, i chcę od tego odjąć pięć, tego samego czegoś, w tym przypadku pięć ósmych, to zostanie mi jedno to coś. W tym przypadku zostanie jedna ósma.